to znaczy dzisiaj 17 lipca, dzień otwarty. No. A jeszcze jak spotkałam w Złotych Tarasach takiego Darka, zwanego radiowcem, on taki mówi, że Warszawa to taki dziad, nic tu się nie dzieje. I wtedy akurat był odjazd do Kocka. Jakie? Do Płocka, nie do Kocka. Do Płocka były Melchiory i tam było rozdanie nagród. Było bardzo bogato, bardzo fajnie, ale jednak wcześniej parę lat w Białymstoku było najlepiej. No i ten Darek mówi, słuchaj, oni tu chcą ciebie pobić. Ja mówię, kto? Że ja jakąś zagazowałam jedną tą ochroniarkę w CSW. Ja mówię, to Przybyłowicza gazem po oczach dostał. To Przybyłowicz jako konfabulant gada głupoty, chodzi i tam rozdmuchuje. A mówię, to ty w to wierzysz? Ja mówię, pewnie, że nie wierzę, ale ty uważaj. Mówi, ja to nie mam czasu teraz nigdzie chodzić i ten Przybyłowicz to i tak tutaj nie wejdzie. No to więc masz, nakłada się temat na temat. Ilu wariatów jest w Warszawie? No. A tam tu jakieś krzesełko było, tak? Było krzesełko, było wystawione krzesełko i był kask dodatkowy, no i kamizelka, i ten kto wchodził, to kask i kamizelkę i zakładał, i tyle. A ile za tą imprezkę zapłacił? A ja rozmawiałem z Sobieszkiem, no i tak i uśmiecham się, ile za tę, a on tak uśmiechnął się, no i nie powiedział, bo to przecież nawet nie wypada tu się wścibiać, i tak dalej. No to jak nie powiedział, no to w końcu ile? Czy to ja mówię 100, czy co? To się uśmiechnął tego. A ta babka taka, która miała oprowadzać, no to ja mówię, bo do tego Sobieszka, bo patrzę, że już wcześniej jakaś kobieta tu po tej budowie. A to, że weszła po budowie, chodziła, a on mówi, że no to właśnie ona ma oprowadzać. Ja mówię, aha, ja mówię, to tak samo jak u nas pani Zaręba z podstaw elektrotechniki, jak na szturmową, na wycieczkę, gdzieś tam jechać na wycieczkę, to ona musiała jechać 2 dni wcześniej sama, w niedzielę jeździła, żeby zbadać szlaki, jak ta klasa będzie jechała, żeby gdzieś nie pomylić się, pani Zaręba. No i opowiadam, że klasa szalała, że ona pisała różniczki całki na tablicy z podstaw elektrotechniki. To było wszystko już bardzo wysokiego lotu, ale właściwie ona to pisała nie wiadomo dla kogo, bo klasa szalała, huczała, wyła, spod pachy jakieś trzaski, krzesła leciały, a ja tak naprawdę się patrzę, czy to prawda, że to taki szał jest. To po pierwsze, po drugie, że ta nauczycielka nie reaguje, to wszystko opowiadam, ten Sobieszek słuchał i ta babka. Ja mówię, że pani tak samo te szlaki tu przeciera, jak moja ta nauczycielka do podstaw elektrotechniki. A przyszedł dyrektor szkoły i powiedział, no jak to? Jedna osoba, widzę tu w dzienniku, same piątki, wstaje, wszystko śpiewa i mówi, a ci nic nie wiedzą oczywiście, bo się jakby tematem nie interesują. I ona zaczęła stawiać dwóje. Oni się tak wystraszyli, że po prostu no nie skończy szkoły. Stawiała dwóje i koniec. Oni się ta hołota się wystraszyła, zaczęli się po prostu wkuwać normalnie, a ona wyjątkowo była bardzo wymagająca i się zmieniła o 180 stopni, że to wyglądało tak, jakoby to było specjalnie zrobione. Ja mówię, jaka ona perfekcyjna, jaka dokładna, sprawdza co kto umie. A dla mnie te podstawy elektrotechniki, bo to była taka jakby elementarz, encyklopedia wszystkiego, że tam jest i chemia, tam jest i fizyka, elektronika, elektrotechnika, wszystko w podstawach elektrotechniki, wszyściutko jest, bo te podstawy to potrafią być bardzo rozbudowane i wszędzie one są, i w technikach, i w zawodówkach, i na studium, i na studiach podstawy elektrotechniki, to jest taki kluczowy przedmiot. I ten dyrektor mówi, no jak to jedna osoba wszystko wie śpiewająco, a to te głąby nic nie wiedzą. Ale oczywiście, że jak był dyrektor, to było cicho. Klasa było cicho. Ale no to właśnie o to chodzi. To jak to jest? O co tu chodzi? Ja nie wiem, proszę mi tu wyjaśnić. No to więc widzisz. Teraz jest świat smartfonów, wszystko jest, a mimo wszystko można tak zmanipulować, o tak jak ten konfabulant Przybyłowicz.
On już się tak wściekł, że tam już chyba nawet do tego OPS-u wszystko doszło. Ja nie wiem, czy jemu nie tylko zabrali obiad, ale nie wiem, co tam dalej. Jak on jest złodziejem, kradnie, wiesz, wszystko, jest jako kleptoman, nie wiadomo jak to... Ale już po co to o tym mówić? Było, minęło, jego sprawa, jego życie, świat idzie naprzód, tu się zajmijmy innymi sprawami. To nie jest jego życie, bo on po prostu jest coś takiego jak ten kurczaczek. On się weźmie, wymelduje. Ja mówię, no to weź się wymelduj i potem się gdzie zameldujesz. To nie jest tak prosto, a poza tym są sprawy niedokończone w tym sądzie. No, jak ciebie jeszcze wezmą ubezwłasnowolnią i czy się wymeldujesz, czy się nie wymeldujesz, to sprawa się ciągnie. Tak samo i z Przybyłowiczem. Sprawa się ciągnie. On nie jest sam od siebie zależny. Mogą go gdzieś wziąć albo do Wariatkowa za kratę, albo na ulicy będzie chodził, tak jak będzie niebezpieczny, to tam go tam postraszą, poszczują. No bo jak jest wolny, to on się lepiej czuje, ale jak będzie zamknięty za kratą, to wtedy będzie agresywny. A tak samo i tutaj agresywny, jak go nie wpuścić, a potem już się przyzwyczai i nie puka, nie chodzi. Ale raz mi się gdzieś tu za oknem słyszało jego głos. On coś tak... I ten Darek mówił, ty słuchaj, tam taki ten jakby hejrzyk, ja mówię Breżniew, a on mówi, nie Breżniew, taki hejrzyk, ja mówię, wiem który, taki czarny, mały, i on mówi, że to jest cygan, chodzi z nożem, ty uważaj. Ja mówię, słuchaj, on bardzo mnie lubi, był ostatnio u Fibaka, kilka razy po hotelach łazi, wszędzie wchodzi, i on mnie przytula, on tak kocha mnie, ten hejrzyk, a on mówi, że ten hejrzyk, ja mówię, słuchaj, oni ciebie w konia robią, i tak gadają, że a ty nagonka na tego, nagonka na tamtą, ściga. No i ten Darek, on ma troszeczkę, Anita mówiła, ty uważaj na tego Darka, bo on też ma troszeczkę nie po kolei w głowie. Takie mapy. Fajny facet, jest samotny. Chodzi i z tarasu wychodził ze sklepu prosto na niego. Taki samotny i taki. Mówi, słuchaj, Warszawa jest dziadem, tu się nic nie dzieje. Akurat do tego Płocka jechałyśmy, fajna impreza, Melchiory, ole jaka fajna. I on wtedy był.